Dobra, siemanko i witamy w materiale. Radko właśnie wyrusza do Patryka i tam mucimy pszenicę, ale nie masejem, nie bizonem, tylko klasem od chłopaków. Tutaj pozdrawiamy chłopaków. Nie wiem, czy to będzie ten mega, czy to będzie ten klas taki na rotorze. Nie mam pojęcia, Rawcio jedzie już do Patryka. Podczepia przyczepę, ja zaraz dojeżdżam samochodem i rura. Dobra, słuchajcie, i zaczynamy akcję. Trochę większy niż nasz masej, nie? To mój chrześniak Wiktor. Dobra, no to zaczynamy. Patryk w trasie w Niemczech, a my jak zwykle musimy za niego robotę zrobić. A tu pewnie trzeba to odbezpieczyć. A klas to jednak nie bizon. Chłopakom się nic nie psuje, to takie żniwa fajne, że można sobie ponagrywać. Cześć Łukasz. Łukasz, jaki macie header? 6 metrów. 6 równo? Tak. To ile w tym roku już skoszone? Trochę jest. Ile? Z 50? Nie, no więcej na pewno. Więcej? O, to ładnie idzie się. W końcu jest pogoda teraz, nie? Dopisuję. No. Dobra. Będziemy zobaczyć środek. Tutaj sąsiad zobaczył kombajn i tam coś pokazywał, więc pewnie już chłopaki będą, jak tutaj skończą, jechać na to do niego na pole. A tymczasem wjeżdżamy. A, czarny, zdrowy dym. Raczej nie gubi, jakieś z jedno ziarko może znalazłem.
tym szybko jedzie, nie? Szeroko zabiera, szybko jedzie. Klas to jednak ma wydajność, to nie ma co gadać w ogóle. Nie. A chłopaki jeszcze w ogóle kupili fajnego Maseja w tym roku. Albo 27, takiego troszkę mniejszego, ale już na hydrostacie. Z fajną kabinką. Albo 30, kurczę, nie pamiętam. Wrzucę wam tu pewnie teraz zdjęcie. Bardzo fajny. Tak po cichu liczyłem, że tym Masejem przyjadą, bo te klasy to już ich widzieliśmy, bo jeszcze mają jednego na rotorze. No ale nie, przyjechali klasem. Ale muszę może kiedyś wygospodarować z pół godzinki i jechać nagrać tego Maseja, bo mi się bardzo podoba. A Rafciu już tam odczepia wózek od headeru i się spinamy przyczepy. Ile się mieści w zbiorniku? No ile ci przejedzie dookoła raz? Nie no, chyba tak, co? Patryk by miał taką pszenicę? Nie, nie wiem. No, musimy nagrać wysyp w locie, żeby było ładnie, nie? Jeszcze tego nie było na kanale. Zdążysz za nim? Może. Żeby co, na przód zapiąć? Nie, zapniemy do tej czerwonej. Aha, dobra. O, żona, muszę odebrać. Sami rozumiecie. Halo, kochanie? Dobra, słuchajcie, palimy, bo do rozrzutnika, na rozrzutnik też będziemy, ten to jest nasza pierwsza 60. Jak byłem mały, miałem 4 lata, to pojechałem tarpanem oglądać z tatą ten ciągnik. I pamiętam, w tarpanie zablokowałem stacyjkę. Tak? Tak, włożyłem słomę do stacyjki. A byłem mały i trochę nie wiedziałem, dobra, o co chodzi. Trzeba patrzeć, bo on tu widzę, że słomę. O, jest pas. Inaczej chodzi na zwykłej pompie, nie? Tam Asia stoi wózek i mój samochód, tędy. Trzeba wystawić Patrykowi bramę, jak w Sylwestra. I do tego, do stawu gdzieś wrzucić. No problem. Dobra.
zaczepiamy rozrzutnik. O, jakieś koło tam stoi. Tu jakieś obciążniki się malują. No, wam powiem, że Patryk tutaj też ma. O, do Masej chyba tam jakiś jechał. Jedną ręką się da radę. A ten malutkie koło 14,9 to śmiech na sali. Do 60. Wam pokażę, jakie zaraz Patryk założył tutaj koła. Brzytwy? Ja pierdzielę. Cię morduje? No. No ja sprawdzę. Dobra, to ten z tyłu śruba jest, ten łącznik, nie? Nie wiem, jak to się fachowo nazywa, można by odpiąć. A no to dobra. A na dolnym to nie przeszkadza. Dobra. Tu trzeba poprawiać, to jest zamykane. Co tam jest? I big bagi uszykować, bo Patryk chce do siewu. Nie wiem, czy tu jest, tu nie jest. Tą przyczepę Patryk robił sam, nie? Kupił. I właśnie chłopacy tutaj, Damian, brat Łukasza, który tutaj właśnie kosi, zrobił zabudowę. Przyczepa została wypiaskowana, polakierowana i już chyba... Co? No. Także przyczepa zrobiona przez Patryka. Dobra, Rafcio, chodź pokażemy ten. Bo tu odkuliwałem to koło i mówię, czy dam radę jedną ręką, nie? A to jest tylko 14,9, nie? No, trzeba zobaczyć te, czy już nie będzie trzeba podjeżdżać. No, a pokażemy, pokażemy tylko ten, widzą, co Patryk w garażu trzyma i nikomu nie chciał pokazać, nie? Zobaczycie, zobaczycie, tak tylko wam migawkę zrobimy, bo Patryk siedział godzinami tu i nic nie nagrywał, ale robi prawdziwego potwora. Kabinę sobie sam restaurował. Szyba? No. Zobaczcie, co tu się dzieje. To jest opona. 480 opona do 60. Ciemno tu jest, to nie będzie tak widać. Ale to tylko tak wam chciałem pokazać. Ciągnik polakierowany na krwisty czerwony. Także środeczek też pięknie Patryk robi, ale to kiedyś będzie chwila, to wam pokażemy, nie, Amelia? No, biały grill ma nie do czerwonej maski, co? Zobacz. No, biały grill do czerwonej maski i czarny ten. A nie ten. Nie, no to jest. Słoniowa. No, Rafał nie lubi tej kości słoniowej, takiego żółtego, jakby ktoś miał żółte zęby, kolor masła. Dobra. Łukasz dojeżdża do końca i zobaczymy, czy może już nie będzie trzeba sypać. Jeśli tak by było, to by było fajnie. A jeśli nie, no to po prostu mniej roboty i mniej pieniążków.
Kurde, to w sumie ile? 8 przejazdów i pole skończone, nie? Długie ile to jest? Fajne, nie? Długie, fajne. Ile? Hektar 80 tu jest chyba, nie? Chyba tak, nie? Czy ileś tam? Nie wiem. Trzeba Patrykowi wysypać tam w Big Baga do siewu, żeby miał. To jest właśnie, Rafał, zobacz, header V600 i tu się chyba kosa wysuwa, zobacz. Jakoś to jest, tak, że kosa się wysuwa, jest tu do rzepaku, tak? Może. Coś tak gadał właśnie chyba Łukasz. Możliwe. Albo ja źle zrozumiałem. Łukasz, a jak tu się ta kosa wysuwa? Tu się ta kosa wysuwa? Tutaj w tym headerze? Żeby był do rzepaku? No war jest tu, masz na siłownika wysuwane, całe przód masz wysuwane. Aha. Ale to już tu jest? Całość to się wysuwa, nie? Aha, całe, no. No musisz później drugi pasek dłuższy założyć, żeby tam Schumacher był tam, nie? A to jest tak schowane, że tego w ogóle tak. Nawet nie wiadomo, nie? I tylko kosę boczną się montuje, tak? Dokładnie. I do rzepaku. I co, tu będziemy na tej drodze spinać, czy tam? Czy tam będzie? Co? Tam wyjedziemy? Ja tylko bym samochód odstawił. No to ja bym wyjechał, cofnął i wjechał człowiekiem z powrotem i ty wtedy wjedziesz, nie? Łukasz tu mówi właśnie, że jest rysuneczek. To jest super, nie? Fajna wygoda, nie? No, wygodnie. Ten header jest fajnie tutaj w klasie, że jest tutaj niski i wtedy dobrze ślimak widać, nie? Bo w Bizonie na przykład ten header tu jest w kosmosie, nie? Dokładnie. To jest wtedy krótka gardziel i ten header powoduje to, że trzeba w Bizonie stać. I jeszcze ten podest tak wysoko. No ale to było kiedyś w Polsce, teraz robią inaczej. Łukasz chyba ma kamerę, tak mi się wydaje. Dobra, ciągniemy dwie przyczepy, bo jedna już od razu idzie do Maseja,
i tam wjeżdżamy w żyto, jeśli go naprawimy, a tata od razu wsiada w perełkę i jedzie na skup. Rawcio jedzie zawrócić i tutaj jak zabiorą wiśnienki, no to przejeżdżamy i rozpinamy przyczepę i tata jedzie na skup.